Raz, 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 jestem z powrotem. Zerknę. Tak jest, jestem z powrotem. A więc tak jak mówiłem, przed meczem... Jaki to mecz jest teraz? Kurwa. No... Dzisiaj cały dzień gram, więc coś mi się po prostu już pieprzy. Wiadomo, że Barcelona gra z... Pomóżcie. Iskromopole. Z Iskromopole, tak jest. Dobra. I jesteśmy teraz na Steamie na żywo, na twitchu.pl przez fajka 77. I zaproszę teraz, albo nie zaproszę, po prostu stworzę pluton, znaczy stworzę treningówkę, nie? Czyli bitwy treningowe, stwórz pokój. I teraz tak, że tylko zaproszeni, tak? Ładnie śpiewasz, Kosztyla. Malinówka, czas tutaj. Stwórz. I teraz zapraszamy. Wpierw zaproszę. Wpierw zaproszę. Może Kukunie, pomożesz mi w tym, nie? Bo sobie. Mogę. Mówię ci, że ja nie umiem. Umiesz. Kosztello, też pomożesz? Słucham cię. Pomożesz w treningówce? Pomogę ci, tylko widzę teraz. Aha, no dobra. No to mecz mi się szybko kończy chyba. Patrzę się, czy jeszcze ktoś z koksów jakiś... A nie, to teraz przed meczem to chyba nikt nie... Nie znajdzie chwili czasu, żeby pomóc w tym. Więc będę zapraszał osoby i wypisujcie niki, nie? Czyli jedziemy, kto tam po kolei, jakie niki. Ale to chyba będzie, to chyba lepiej dać, żeby... Lol. Ile ników. No to nic, po kolei. To będzie chyba długo trwało. Nie wiem, czy otrzymujecie zaproszenia, czy nie. Kurde. Aż mi te niki uciekają do góry. Moment. Nie wiem, czy nie lepiej by było, jak ja bym zrobił otwarty pokój, nie? Bo tak wszystkich po kolei zapraszać, to potrwa troszkę. No dobra, no to wpisujemy po kolei. Lol, nie mogę złapać waszych ników, bo tak szybko je wpisujecie. Nie nadążam. Dekunę już zaprosiłem, tak? Dobra, to teraz kolegę innego. The Saxon? No. Ostatnio w Bielsku był Saxon. Taki zespół.
Kukunia, żyjesz? No. Dawaj, dawaj. W bitwie jestem. Dobra, jeszcze jest sporo. Tylko, że nie potrafię... tak szybko... Piszecie te niki, że nie potrafię tak to skopiować. Źle mi się skopiowało. Delete. Szukaj. A jest, dobra. Dobrze mi się skopiowało. Olo. 3-1. Olewcia, nie mogę złapać. Ola. A! Kurwa macie. Słuchajcie, bo dzisiaj jest mecz, więc szybciutko trzeba to z grą 2. Nie wiem, czy nie lepszy byłby pomysł, jakbym to zrobił otwarte, nie? Ale teraz, jak już zacząłem... Ola już zaprosiłem, czy nie? Zaprosiłem chyba. Następny. Przem 316. Nie ma takiego. Czekaj. Nie znalazło mi. Przem 316. A Haweksa już chyba zapraszałem. Czekaj. Haweks. Jest Haweks, no. Dobra. Krzysiek, ale jaki ty masz? Aha, no zaprosiłem cię przecież. Lol, kurwa, nie potrafię złapać. Ja to muszę wam pokazać, bo to po prostu... Co tu się dzieje? Próbuję złapać, czekaj, na przykład... Proja, Ctrl-C, Ctrl-V, szukaj, jest, z Bigosów, o, jak mi miło. Ctrl-C, aha, czyli tu muszę zaznaczyć też WOTA. O, Michalik 2000, nie ma takiego. Michalik 2000, nie znalazłem. Aha, z trzema wykrzyknikami przem, tak? Zobaczymy, czy się teraz uda z przemkiem. Nie ma przemka. Czyli może jesteście na tym, na... drugim, a nie, bez sensu. Kukunia, Koszello, dawajcie mi tu pomóc. Czekaj, nie potrafię po prostu... No dobra, czym ci pomóc, Faja? No, dawaj na treningówkę, wysłałem ci zapro. No, nie mam właśnie. No, co tam chciałeś, Faja? No, bo robię tą treningówkę. Jaki czołgasz? Potrzebni. Dla mnie nie będzie, bo ja idę na mecz. Aha, czyli już wychodzisz, tak? No, za chwilę. No, jaki mecz? No, jak to? Jaki? Kulfon, powiedz, jaki mecz. A to ty nie wiesz? No wiesz, dlaczego ja nie jestem... Dlaczego ja nie wiem o tym, o czym powinienem? No ten... Barcelona-Bayern, no właśnie. No to są dopiero chyba półfinały, tak? Co? I co to tam jest? Jaki to jest? No, jako... o, jest przemak. Półfinał, no jak to jest? Czekaj, Costello, mówisz, że nie dostajesz zapra. No, nie dostałem. Jaki ciągnąć? Wiesz co?
Weź jakiś, który może być problematyczny, jeżeli chodzi o, żeby pokazać, jak go przebijać. A, no to... Ale z dużych tierów? Nią. No, mam ISA 4. No to dawaj ISA 4. A, nie ma zapa, to nie idę, tak? No dwa razy ci już wysłałem, kukunia. Dobra, ilu już jest na razie? Kurwa, dopiero 14. Piętnastu, dobra, jeszcze 15, kurde, to trochę długo to trwa. The best, coś tam. Kontrolę. A będziemy normalny mecz jechać, tak? Nie. Wejdziemy na malinóweczkę, na środeczek. No gdzie ten za... No przecież kukunia dwa razy ci wysłałem. Gdzie ty jesteś, kukunia? Na jakim serwerze? Wucio bujak. Szprota. Powiedziałeś, widzą, że na serwerze 1. Tak, na serwerze 1. Chyba mówiłem, nie? Brutus. Brutus. Krzychu.pl. Krzychu.pl. Tylko, że nie zdążam po prostu... Pomyśl to wszyscy ci z Twittera. No bo wysyłają swoje niki. A. Tylko, że właśnie nie wiem, czy to nie był zły pomysł, ale to już za późno. Może lepiej, żebym po prostu zrobił treningówkę i czekał, aż ludzie dojdą, ale to już jest too late. No, bo wtedy ludzie dochodzą ci, co najbardziej im zależy, nie? Po pierwsze, ten lepszy. Trochę to teraz trwa. A ja ty słyszysz tych wszystkich ludzi, czy ja mam tylko wrażenie, że ja ich nie słyszę? Nie słyszę. Chociaż być może przez Q można mówić, nie jestem pewien. No jak widzicie, chcieliście treningówkę, ale to nie jest takie proste. I jest to długotrwałe. 18 jeszcze. Lipina? Kurde, nie złapię twojego niku. To wpiszę normalnie. Lipina. Szukaj. Z klanu witam. Zapraszam cię bardzo. No nie dam rady złapać, nie... Czekajcie. Dobra, ja spadam, będę później, na razie. No, na razie, cześć. Kul 73. Sosik? Zobaczymy. Jest Sosik 09, ale to chyba... Nie sądzę, żeby to było... Żeby to było to... Sosik 09, nie, to raczej nie to, więc szukamy Sosika 09, cofamy. Nie, to następnym razem, jak to będę organizował, coś trzeba będzie inaczej wymyśleć, bo to za długo trwa. Sierżant Thompson.
Ctrl C, Ctrl V. Bartek 102. Ciężko mi złapać te niki, bo będę musiał wpisywać niektóre ręcznie. Bartek 102. Sierżant Thompson to chyba wysyłałem już. No? No, sierżantowi już wysłałem. No, to nie był chyba dobry pomysł z tym, z tą treningówką. Jak widzicie, to nie jest takie proste. Cholercia, no nie, to ktoś, musicie mi czytać te niki, bo to w ten sposób nie da rady. Kukunia, helpniesz? Jesteś tam na czacie? Tekuna. Tekuna. Kukunia! Nikt mi nie pomaga. A zaraz mecz. Już 18 minut. Ach jo. Jong, jong. Aha, jong pele raz. Też nie ma. Czekaj. Co 5 sekund. Jest, dobra. Jong. Kosztelo, pomożesz? Słucham. Wejdź na Twitcha mojego i dyktuj te niki, bo to za długo trwa. Ha, ja nawet nie wiem, co to jest Twitch. Aha. Nie wiem, co to jest Twitch. Poważnie. Słuchaj, Twitch to jest właśnie ten live, który prowadzę w tej chwili. No ja wiem, ale ja nie jestem ani zarejestrowany, ani nic. No, tu wejdź tu, tam musisz kliknąć śledź. Cosik 09. Tu, czyli... tu. A właśnie, tu, to był Cosik 09. Klikam. Czekaj, jestem. Twitch TV. TV nawet. Proszę. Jest Cosik 09, zapraszam. Gdzie teraz jest śledź? No tam musisz chyba się zalogować. Loading channel data. Loading video. 25, jeszcze 5 osób. Oh. Kukunia jesteś, bo też będziesz mi potrzebny. 26, jeszcze 4 osoby. Czekaj, z jednej strony jest ile, tu jest więcej, tu jest mniej. O ja pierdolę, widzę to. I słyszysz się prawdopodobnie. Nawet się słyszę podwójnie. No to musisz się tam przyciszyć. Jeszcze 3 osoby. Ja to jestem za coś. Już momencik. Nie wiem, w jaki sposób lepiej to zorganizować, to najwyżej muszę się zastanowić nad tym. Czyli co, mamy tu już 27, 28. Sorki. Ctrl C, Ctrl V, zaproś 28, 29 i ostatnia osoba, Pycy Rodny jakiś, czekaj, Pycy Rodny, szukaj, okej. Okay. Pycy Rodny, czekamy na ciebie, dawaj, koksie. Okej, czyli cała ekipa jest, ładnie.
I zrobimy to w ten sposób. Pycyrodny. 31. Jak to 31? Nie mogę już włożyć nikogo, no. A jak, no, może mi się te odgłosy mi się mnożą, albo coś może wyłączyć. No wyciszy na Twitchu, wiesz? Dobra, słuchajcie. Widzę, że wy tu Michara, jak pan teraz to... No, w zasadzie dobrze jest. Dobrze, że go wziąłeś. Może się też przyda na pieprzanie. Czyli tak, ja na początku wezmę... Kukunia, żyjesz? Lol, i tak właśnie koledzy pomagają. Jak są potrzebni, to ich nie ma. Bartek, kurde, coś... Wici buja! Weź tam jakiś czołg, bo będziemy włączać. Wici buja! Dobra, wici buja! Wiciobujak.pl wyszedł. Wyszedł. I pycyrodny go bierzemy. Dobra. Okej, to jest 30. No Bartek, no niestety nie możemy cię już... O, Przem wyszedł. Ale czemu wyszedłeś? Dobra, to bierzemy Barteksa. Gdzie jesteś? A nie, Przem wziął inny czołg. Dobra, okej. Wszystko jest, 30. Kosztello, ty wziąłeś ISA 4. Kukunia zawodzi mnie, nie ma go. Okej, w takim bądź razie już dłużej nie czekamy, bo zaraz mecz, na pewno chcecie go oglądać, więc rozpoczynamy bitwę szybciutko. Malinówka. Lol, tu widzę kilka koksów. Pryjoj z Bigosu. Michara z Jakpanzerem S100. 8000 metr czy 50, no nawet. A ty żeś faja Mausa wziął, odkurzyłeś go. Skulls 7.3, Skull 7.3, Stab Cox. Słuchajcie, jeżeli wy mnie słyszycie, a na pewno mnie słyszycie, nie zabijamy faji, dobra? Pamiętajcie, faja ma dwa jaja. Dobra, zbieramy się tam na środeczku. Zbieramy się na środeczku i sobie potańczymy. Zrobimy na przykład jakiś balet czołgowy. Ty miałeś, Kosztello, takie pomysły, co nie wyszło niestety, żeby robić... Jakiś tam o najszybszy czołg, jakiś tam tam. Tak, ale to wyścigi, sam, wyścigi czołgowe jeszcze będziemy robić, także... No. O lol, ale ja zobacz, ile nas tu jest. Zróbcie kółko dookoła Mausa. Na razie. Tam już ktoś nie mógł się powstrzymać i dostałem w dupę. Majne sexy tyłek. Pamiętajcie, to też będzie na YouTube, więc bądźcie grzeczni. I nie strzelamy do faji, bo faja ma takiego weak spot. Ale nie róbcie, nie róbcie aż takiego kółka. Takie kółko, wiesz, po 10 metrów do tyłu, nie? A Kukunia, mój kolega, mój plutonowy, mnie zabił. Na pewno się mu żywo podpali. Dobra, oddalcie się, oddalcie się, oddalcie się. Słuchajcie, tylko że ten trening będzie bardzo chaotyczny. No. Później mnie zabijecie, ale później. Teraz jeszcze mnie nie zabijajcie. Zabijecie mnie później, dobra? Zaprawiliśmy gąsienicę. Jedziemy dalej. Gąsienica zerwana, stoi. No zrywacie mi tę gąsienicę. Bu. Ty, czemu nie mogę nawet tym ruszyć? Wieżą. Aha! Rozumiem, miałem
miałem na WZ-ce miałem ten. Jak wiadomo, czasami spotykacie mausa na drodze. I jeżeli ten maus. czekaj, kto tu by mógł pieprznąć mnie? O, Tiger 2. Nie bijcie mnie wszystkich. Mouse 2 między gąsienicami ma taki kwadracik. Widzicie? Z przodu. I tam... tam łatwo wchodzi. Najłatwiej w zasadzie, jeżeli mouse przodem ustawia się i kątuje do was. Ale obracaj się, żeby wszyscy widzieli. Olo. To chyba trzeba te treningówki inaczej organizować. Być może to jednak nie wyjdzie. Jak pan zaraz to ty do mnie nie bij, bo jak ty mnie pierdolniesz, to ino roz. Ale obracaj się, żeby pokażesz, bo nie jest. Między gąsienicami z przodu. Ale to chyba wszyscy wiedzą. Dobrze mnie tam bijecie. O, T18 mnie dobrze tam bije. Później. Jeżeli on maus chowa... Czekaj, ja go odsunę. Jeżeli maus chowa ten przedni... Bo ja zaraz zginę, nie? Jeżeli maus kontuje gdzieś tam i chowa, nie? I wystawa wieżę. No... Kto tam chciał treningówkę? Przyznać się, no? To niech teraz, kurwa, wpada na TS-a i to organizuje, bo to się nie da. Ja zaraz sobie przypomnę, kto chciał treningówkę. I następnym razem, no, Kamper, ciekawe, czy ty to ogarniesz. Bo pamiętajcie, dzisiaj mecz jest. Kukunia, dawaj tu, dawaj tu, bo zaraz ja zginę i ty będziesz potrzebny. Czekaj, pocisk będzie szybciej. Dobra, faktem, jeżeli maus kontuje i chowa ten przód, trzeba oczywiście... Zobacz, jak cię obrońcy otoczyli. Dobre, dobre. Aż się napiję mleka. Dobra, słuchajcie, mausa olewamy. Kukunia. To jest... gdzie jest nasz kukunia? Skupmy się na kukuni. Ty wziąłeś E5? Myślałem, że trójkę weźmiesz, nie? E5 to łatwo rozjebać. Tam, gdzie pierdolłem, czyli międzygąski. W ogóle wszystkie czołgi oprócz Tigera P i Super Pershinga łatwo napierdalać międzygąski. Czołgi, które kontują bokiem, to są pojebane. Już nie żyje? Kurwa! Dobra, słuchajcie, to chyba... Chyba najlepiej będzie, jak się wszyscy porozpierdalamy teraz, nie? Kto zostanie ostatni, to jest największy koksu z was. Napierdalanie. No, na razie kto wygrywa? Czekaj się. Stawiam na Su-5. Nie! Niestety Su-5 nie wygrał. Ale jak pan ZRS to, może, to będzie faworyt. Chyba, że KW4. Pamiętajcie, KW4 twarda bestia. Co tu my jeszcze mamy? ISA4! Pozbądźcie się szybko ISA4, bo on wygra to. Na razie nasza drużyna wygrywa 7-2. Co jest z wami? Ktoś tam ucieka. VK chowa się, Tiger. A AT-15, znaczy T-25AT gdzieś tam z tyłu. Tu chyba ktoś zabił swojego. Minus jeden, faja. Aha, to ja, dobra. Okej. No a MX raczej na straconej pozycji. 50-120. IS-4, tu może być IS-7. To mogą być faworyty. No zobaczymy. No! Przeciwna drużyna zaczyna... nie, jednak my wygrywamy.
Costello, ty żyjesz czy zginąłeś? Ja nie, właśnie chyba dostałem od dużego kogoś. Jak czyli... pan teraz stanę zabił. No i tutaj... O, bo jak pan Zeresto jednak się wycofał z tego wszystkiego. Tutaj chyba będzie walka między Isem 7, a jak pan Zeresto. O, Is 7 dostał, kurwa, za dużo. Czyli raczej chyba jednak wygranym zostanie, ale nie do końca, jak pan Zeresto. Gdyż AMX 1370 i teraz musicie wy między sobą się napieprzać. Ja bym się nie zdziwił, jakby... A, koniec. Dobra. Czyli tak, ale nie wychodźcie jeszcze z treningówki. Czekajcie. Nie wychodźcie jeszcze z treningówki. Ja sobie wezmę jakiś czołg, który... Ty weź kukunia E3, dobra? Costello, weź jeszcze raz ISA 4. Dobra. A ja... Szkoda, że Kulfona nie ma, by wziął tego Tortoisa, nie? Ale weźcie niższe tiery, takie szóstki... Ja wezmę na T15, to jest ósmy tier TEDek, nie? On też nie wszyscy wiedzą, jak go bić, nie? I teraz spróbujmy na początku nie bić. Dopiero będziemy bić, jak będzie akcja, nie? Czekaj, jest godzina 20:32, za 13 minut jest mecz. Wszyscy wzięli swoje czołgi? Bo Bartek czeka na swoją tutaj. DR2. Nie wziąłeś czołgu. Kuna. Skul. Rocny. Bierzemy czołgi, niekoniecznie jakieś maksymalne, tak żeby... A czemu majestry Su-5? Zobaczymy, co to za majestry. A nie... To... Obczajony tutaj, nie jest... Nie ma co tutaj napieprzany. Słaby procent trafień, ale dlatego, że grasz artami, nie? Dobra. Więc tak. RD Kuna nie bierze czołgu, więc bierzemy Bartaxa zamiast RD Kunę. I tutaj Havex i Rodny, nie macie czołgów. Macie, dobra, wszyscy mają. Rozpoczynamy bitwę. Kukunia, jesteś? Kukunia znowu mnie zawodzi. Kukunia miał wziąć E3. Olo. Nie wiem czemu, co się z tym Kukunią dzieje, że on taki niegrzeczny ostatnio. Pietraszek, jakiś koks, w ogóle bez klanu, nie, bez klanu. 2000 bitew i prawie taka efektywność jak ja? Ja cię muszę zaraz tam sprawdzić. Dobra, faje nie bijcie, bo ja już teraz nie mam HP 3000 jak ten. Ja teraz już nie mam dużo HP, mam ten. No duży brzuszek, no bez przesady, no wyglądam tak misiowato, no. Dziewczyny lubią misiów, nie? No oczywiście, mam nadzieję, nie? Za bardzo nie lubię tej niemieckiej piłki. Wira coś tam wanej, nie? Te treningi chyba będę musiał je przemyśleć, bo to jednak trzeba coś zorganizować, a ja coś kiepsko z organizacją u mnie. E3 miał wziąć Kukunia, nie wziął. Gdzie jest ten IS-4 Costella? To jest taki... O, już jestem. Dobra, nie bijcie mnie, bo ja taki grzeczny jestem. Patrzcie, jak ja potrafię noskiem, widzicie? O, teraz mam skrzywioną lufkę, nie? AMX mnie bije, tu. Gdzie mamy tu Costella?
X4 też jest uważany za dosyć twardy 10 tier. W zasadzie zawsze się wszyscy pytają, co lepsze, X4 i X7. No i ja wam chyba powiem, że ciężko powiedzieć, ale chyba X4 ma lepszą lufkę, gdyż więcej penetracji, lepsza szybkoszczelność. No ale X7 jest ładniejszy, nie? A tu jest X7. Właśnie. X7 twarda bestia, nie? Ja mam teraz penetracji 226, nie? Ciężko takiego ISA 7, wszyscy wiesz, celujemy mu między gąski tam, nie? Ale nie jest tak łatwo przebić. Jak kontuje IS 7, to tam są takie reflektory, trzeba właśnie w te pancerze. No ja się ustawiłem obok tego. Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś kosztem. O właśnie, super passing, to jest pytanie, nie? To jest właśnie, bo X4 i X7, no to wiadomo, trudne bydle do przebicia, ale ale super pershinga przebić, nie? Super pershing to jest właśnie takie bydle, które z dołu jest twardsze niż z góry, niby, ale górę też ma opancerzoną tymi, jak to się nazywa? Jakoś... Biedny, super pershing. Ja chyba będę musiał się przygotować do takich treningówek, nie? Bo to chyba nie da rady. A za 5 minut mecz będzie, nie? Faktem super pressinga lepiej bić w wieżę niż w spód. Gdyż ma mniejszy pancerz na wieży, ale ma tam obudowaną tą wieżę. No w ogóle to jest twardy bydlak, nie? Nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o treningówkę, to ja muszę się chyba porządnie przygotować do tego, bo to... Tak, ja to będę wstawiał na YouTube. Jeżeli też nagrywasz, też możesz wstawiać, oczywiście, nie? Chociaż tu nie ma co wstawiać, to jest taki troszkę... Wiecie co, nie wiem, czy nie zdążymy, chyba trzeba się napierdalać, nie? Dobra, to ja obiecuję, że się przygotuję do treningówek, bo to nie ma sensu w tej chwili. Sami widzicie, że... O, jak ładnie tutaj. Bo ten, zaraz będzie meczyk, chyba już powoli włączam telewizor. Oczywiście będę sobie nadal grał i będę nadal miał live'a, jeżeli będziecie chcieli, to możemy razem oglądać ten mecz. Ale chyba treningówka, to do tego muszę się przygotować, bo sobie widzicie, że to nie jest takie proste. Kacper, to już nie ma chyba co jeszcze raz, bo zaraz się rozpoczyna mecz. Słuchaj, S100. No, Barca wygra, ale się nie dosta do finału. Nie dostanie, bo 4-0, no przejebane, by musiała pierdolnąć 5 bramek. S100 tak naprawdę to bardzo łatwo, tak samo jak Mausa, po prostu między gąsienice jebać. Wierzę oczywiście z lewej i z prawej strony w odpowiednie miejsca. A jak się bokiem ustawię, no to we wszystko, nie? A z tyłu łatwo można go podpalić. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o te treningówki, to ja to muszę przemyśleć, jakby to zrobić. Prawdopodobnie
jakoś to muszę przemyśleć. A... No ja tu będę grał sobie zwykłe bitwy i live'ował to wszystko na live'a, na streamie i oglądał lewym okiem bitwę. Ktoś kapuje. Costello, jak myślisz, jak takie treningówki zorganizować, żeby było ok? No właśnie... Chyba trzeba by zrobić tak, żeby jedna drużyna była pełna tych twardych, a druga z kolei była pełna tych czołgów słabszych. Może tak. Które chcą się czegoś tam nauczyć. Nauczyć, no bo inaczej to zawsze znajdzie się chętny, którego świeżbi rączka. Na przykład lówka. Ja. Świeżbi lówka. Dobra, słuchajcie, chyba to już... To wystarczy, nie? Bo to... Było fajnie, ale nie poddajemy się. Treningówki będą, ale to muszą być przemyślane. Ja po prostu w tej chwili no ciężko to tak zorganizować. Bardzo dziękuję wam. Będzie to, zaraz to wstawiam na YouTube. I idę włączać telewizor i oglądamy mecz. I trzymamy kciuki za Barcelonę. Kciuki za Barcelonę. Oby udało się im wygrać. No dzięki, cześć. No to trzymajcie się. Aha, jak... A ty...